Jeżeli chodzi o zagrywkę, no to mogę powiedzieć, że trenowałyśmy ją teraz przez ten okres, jak wróciłyśmy, znaczy po sparingach z Niemkami, to trenowałyśmy szczególnie zagrywkę. Trener kazał nam, jak to on mówi, push. Więc ta zagrywka mogła być lepsza, stąd te asy. Z zagrywki możemy być zadowoleni. Pozostałe elementy nam no troszkę nie wychodziły, tylko że rozumiem bardzo dobrze dziewczynę. Po pierwsze gramy takim dziwnych ustawieniach, czasami w dziwnych zestawieniach również na boisku. Natomiast ten okres poświęciliśmy na bardzo mocną pracę fizyczną, także tutaj widać brak świeżości, zresztą podobnie w drużynie Bydgoszczy. Bardzo potrzebny nam był ten mecz, ja myślę przeciwnikowi również. Organizator tutaj stworzył nam świetne warunki, grało się prawie tak jak podczas spotkania ligowego, także duże ukłony tutaj w stosunku do organizatorów, do Osiru Kołobrzy, który dał nam taką szansę, żeby się pokazać w nowym miejscu dla nowych, mam nadzieję, kibiców. Myślę, że nie jest aż tak źle. Czekamy w sumie teraz jeszcze na zawodniczki, które są na kadrze. Myślę, że w pełnym składzie też inaczej się trenuje niż mamy okrojony skład. Czasami muszą trenerzy przychodzić na treningi. Mi się zdarzało grać na ataku, więc to wszystko jest trochę pomieszane. Póki co zobaczymy, jak dziewczyny dojadą do nas z kadry. Wtedy będę mogła ocenić. No, trzeba pamiętać, że brakuje nam trzech kadrowiczek. To od tego trzeba zacząć. Jak daleko? Myślę, że potrzebujemy jakieś 2-3 tygodnie na to, żeby wrócić do optymalnej formy. Najważniejsze w najbliższym czasie jest dla nas mecz z Pucharze CEF z zespołem z Teneryfy. No i później mamy całą górkę, jeśli chodzi o naszą ligę, czyli Budowlanych, Łódź, Deweloper z Rzeszów, później trochę UKS, także same najważniejsze mecze przed nami.